We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Witam wszystkich serdecznie, dziękuję za to, że jesteście Państwo z nami. Witamy na naszej sesji tematycznej. Ja sama jestem dziennikarką, pracuję w sieci ABS-CBN News, a także w organizacji typu non-profit, która współpracuje z dziennikarzami z całego świata. Jestem także odpowiedzialna za programy związane z klimatem. Interesuję się także technologią, w tym technologiami zaawansowanymi. Uczestniczyłam w szczycie COP w Glasgow i myślę, że trzeba sobie powiedzieć, że musimy działać już teraz, jak najszybciej, jeżeli chcemy zmienić coś, jeżeli chodzi o zmiany klimatyczne. A zatem dziś będziemy mówić o przyszłości świata, w którym żyjemy, w jaki sposób możemy kształtować miasta, w których będzie żyło się przyjemniej, lepiej, które będą bardziej inteligentne, bardziej przyjazne dla środowiska i w których usługi publiczne będą realizowane szybciej. Bardzo proszę, aby wszyscy uczestnicy włączyli swoje kamery i będziemy zaczynać naszą dyskusję. Przedstawię teraz i powitam naszych panelistów. Jest z nami pan Piotr Oczko, tutaj w Katowicach. Jest to wiceminister do spraw przemysłu i handlu z Republiki Czeskiej. Pan Mariusz Skiba, wiceprezydent Katowic. Pan Herr Baron, główny dyrektor do spraw technologii w mieście Amsterdam. Online są z nami pan Yuji Sasaki, wiceminister do spraw koordynacji polityki w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Komunikacji Japonii. Pan David Jensen, koordynator grupy zadaniowej UNEP do spraw transformacji cyfrowej i współprzewodniczący Koalicji na rzecz cyfrowego zrównoważonego rozwoju środowiska, Program Narodów Zjednoczonych do spraw środowiska, i pani Marta Flores, czyli wiceprzewodnicząca Dynamic Spectrum Alliance. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wiem, że nie mamy zbyt wiele czasu, a zatem zacznę od razu. Proszę o odniesienie się do następującego stwierdzenia. Jeżeli chodzi o programy dotyczące zrównoważonego rozwoju w miastach, powinny się one opierać na najlepszych praktykach, ale także na nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązaniach. Co pan na ten temat sądzi? Poproszę pierwszego prelegenta. Pan Yuji Sasaki, bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa. Dziękuję za oddanie mi głosu. Chciałbym odnieść się do nowej polityki. Jest to nowa inicjatywa, nowa polityka, którą w tej chwili tworzymy w ramach naszej administracji, która dotyczy zrównoważonego rozwoju, a także tworzenia społeczeństwa inkluzywnego, które nie pozostawia nikogo z tyłu, które odpowiada na potrzeby wszystkich swoich członków. Dążymy do tego, aby wyrównywać szanse obszarów miejskich i wiejskich, a także aby w sposób priorytetowo traktować regiony miejskie, tak aby wykorzystywać w nich na szerszą skalę technologie cyfrowe. Oczywiście jest to inicjatywa, która cały czas jeszcze jest opracowywana. Bierzemy pod uwagę różnego rodzaju wizje, które mają wprowadzić ulepszenia do cyfrowej infrastruktury regionalnej. Ta inicjatywa ma także zwiększać potencjał zasobów ludzkich, kształtować i pozwalać pracownikom nabywać umiejętności cyfrowe, a także wspierać osoby w szczególnie trudnej sytuacji,
sytuacji takie, na przykład jak osoby starsze. W tej chwili już promujemy i realizujemy różnego rodzaju projekty dotyczące budownictwa, sektora wytwórczego, a także rolnictwa. Jeżeli chodzi o rolnictwo, w tej chwili mamy takie projekty, które dotyczą inteligentnego rolnictwa, a więc wykorzystujące dane na temat środowiska, na temat warunków geograficznych, a także dotyczące automatyzacji, aby usprawnić pracę rolników, między innymi poprzez monitoring zdalny oraz różnego rodzaju czynniki, które są brane pod uwagę. Oczywiście wykorzystujemy także inicjatywy związane z siecią mobilną typu 5G i tutaj szczególnie warto podkreślić rolę tych technologii w sektorze budownictwa. I tutaj właśnie w sektorze budownictwa realizujemy taki projekt, który dotyczy zdalnego zarządzania czy zdalnego kierowania maszynami budowlanymi, szczególnie w takich miejscach, w których prace budowlane są niebezpieczne. Staramy się także współpracować z różnymi podmiotami, w tym między innymi w sektorze wytwórczym. Współpracujemy z zakładami wytwórczymi średniej wielkości oraz niewielkimi, aby zapewnić im większe bezpieczeństwo pracy, a także poprawić jakość prowadzonych procesów, wykorzystując właśnie między innymi sztuczną inteligencję czy lokalne sieci 5G. Dzięki temu automatyzujemy pewne procesy, szczególnie procesy właśnie dotyczące wytwarzania konkretnych produktów. Automatyzujemy także proces inspekcji, kontroli, a także umożliwiamy realizację zdalnych badań jakości. Jeżeli chodzi o to, o wykorzystywanie obecnie istniejących dobrych praktyk, to uważamy, że jest to bardzo ważne, ale staramy się także wzbogacać je o innowacyjne rozwiązania, które są oparte na strategicznym planie dotyczącym wzmacniania rozwoju infrastruktury. Dziękujemy bardzo za ten komentarz. A teraz pan David Jensen. Tak, bardzo dziękuję za oddanie mi głosu. Świetne pytanie, naprawdę zgadzam się, w całej rozciągłości mamy do czynienia z wielkimi wyzwaniami, z którymi borykają się instytucje publiczne. Jeżeli chodzi o to, z czym się w tej chwili borykamy, to my w naszym programie środowiska ONZ staramy się w jakiś sposób te wyzwania rozwiązać, jakoś sobie z nimi poradzić. I tutaj mamy trzy kierunki działań. Przede wszystkim staramy się postawić na zwinność, a więc na takie rozwiązanie, które będą elastyczne i inteligentne. Na tym nam najbardziej zależy i zależy nam także na tym, aby oczekiwać i aby uzyskiwać od naszych, od naszych użytkowników informację zwrotną i na tym opierać nasz dalszy rozwój. Staramy się także udostępniać dane typu open data, a także rozwiązania programistyczne oparte na otwartym kodzie. To jest numer jeden. Numer dwa, nasza inicjatywa numer dwa dotyczy tego, aby nowo opracowywane produkty były kompatybilne z istniejącą infrastrukturą, a więc chcemy być elastyczni, chcemy tworzyć całe cyfrowe środowisko dla naszych produktów oraz usług, tak aby wszystkie je można było ze sobą bezproblemowo łączyć, tak abyśmy nie byli zależni tylko od jednego rozwiązania, ale byśmy tworzyli cały szerszy ekosystem. I staramy się także w jakiś sposób zapewnić system zarządzania, który umożliwi podejmowanie szybszych decyzji dotyczących wdrażania nowych technologii. I tutaj na przykład zastanawiamy się nad tym, czy dałoby się osiągnąć taki stan, w których nowe regulacje umożliwią wdrażanie nowych technologii, które będą zoptymalizowane pod względem zakładanych rezultatów, w jaki sposób możemy zoptymalizować pewne rzeczy i wykorzystać do tego technologię, tak, aby wszystko działało optymalnie. Więc wszystkie te trzy obszary są niezwykle ważne, więc interoperacyjność i zwinność, elastyczność, to jest wszystko tak naprawdę niezwykle ważne, jeżeli chodzi o nasz profil działalności. Dziękuję bardzo za tę uwagę. Rzeczywiście cały ekosystem rozwiązań to jest to, co jest świetnym pomysłem. Bardzo dobrze. Kolejna prelegentka, pani Marta. Dziękuję bardzo za zaproszenie mnie do wzięcia udziału w tym panelu. Jeżeli chodzi o moją perspektywę, to mogę powiedzieć rzecz następującą. W 2020 roku według jednej z ankiet
miasta i jednostki regionalne radzą sobie gorzej ze świadczeniem usług publicznych niż rządy centralne. A to oznacza, że konieczne są innowacyjne rozwiązania, aby im to ułatwić, aby usprawnić ten proces. I muszą to być rozwiązania, które zapewnią zarazem zrównoważony rozwój. Myślę, że to jest niezwykle ważny element. Zatem z naszej perspektywy uważamy, że mamy tutaj do czynienia z wyzwaniem, jeżeli chodzi o wdrażanie nowych technologii. I jeżeli chodzi o to wyzwanie, to jednym z jego aspektów jest to, aby nowe technologie łączności były dostępne, były na przykład opłacalne i także kosztowo dostępne dla każdego użytkownika. A zatem chciałabym odnieść się tutaj do takich technologii, między innymi jak sztuczna inteligencja, big data, internet rzeczy, ale także na technologiach związanych z wirtualną rzeczywistością i z rzeczywistością rozszerzoną. Do tego wszystkiego potrzebujemy zapewnić dostęp sprawiedliwy i dostępny kosztowo dla wszystkich użytkowników. A zatem tutaj musimy na przykład tworzyć nowe możliwości dotyczące wdrażania technologii typu Wi-Fi, typu 5G, a także innych. Musimy to wszystko robić szybko, ale do tego potrzebujemy odpowiednich procedur zarządzania. Chcemy zapewnić odpowiednie zasoby, które zostaną przeznaczone na ten cel. I to jest niezwykle ważne. Trzeba zapewniać te zasoby tak, aby dostęp do internetu był sprawiedliwy. Jest to niezwykle ważne dla miast. Dzięki temu usługi publiczne będą dostępne dla każdego mieszkańca. A zatem podsumowując, nasza działalność jest tutaj niezwykle ważna. Często jest być może ona niedostrzegana do końca, ale musimy pamiętać o tym, że te nowoczesne technologie muszą być wdrażane szybciej. Bardzo serdecznie dziękuję za tę kwestię dotyczącą dostępności kosztowej, która jest niezwykle ważna, szczególnie w krajach rozwijających się. A teraz Peter, który jest tutaj z nami na miejscu. Dziękuję bardzo. Witam z Katowic. Cieszę się, że jestem tutaj z Państwem. Jeżeli chodzi o perspektywę Czech dotyczącą inteligentnych miast i zrównoważonego rozwoju, cóż mogę powiedzieć? Myślę, że jest to dla nas niezwykle istotny temat i staramy się przyjąć takie podejście bardzo złożone, kompleksowe do tej kwestii. Dla nas jasne jest to, że sama cyfryzacja nie wystarczy do osiągnięcia naszych celów. Nie wystarczy wdrażanie jakichś konkretnych, osobnych rozwiązań. Musimy przyjąć podejście całościowe, holistyczne do tej kwestii. Wspomnieliśmy już także, że konieczne jest tworzenie całego ekosystemu. Ekosystemu, w który zaangażowani będą zarówno gracze i podmioty lokalne, jak i podmioty na poziomie centralnym. Musimy tworzyć rozwiązania przyjazne dla środowiska, a także rozwiązania cyfrowe. A więc nasza strategia, mamy taką strategię dotyczącą rozwoju zrównoważonego, a także dotyczącą rozwoju sieci 5G. I w tej właśnie strategii zdecydowanie podkreślamy tworzenie takich ekosystemów w społecznościach lokalnych. Mamy taki jeden konkretny projekt, który dotyczy właśnie wykorzystania sieci 5G do kształtowania inteligentnych miast. Jest to chyba świetny przykład na to, w jaki sposób technologię możemy w tym zakresie wykorzystać. W ramach tego projektu współpracujemy z miastem, z władzami miejskimi, z firmami technologicznymi, z operatorami sieci, a także z organizacjami pozarządowymi i wspólnie wszystkie te podmioty tworzą swoją wizję i przygotowują projekty dotyczące inteligentnych miast. Chcemy mieć taką kompleksową strategię dotyczącą inteligentnych miast, a więc nie chodzi tylko o jakieś konkretne projekty dotyczące cyfryzacji. Oczekujemy takich kompleksowych strategii, ale oczekujemy też umiejętności komunikacji z operatorami, z firmami cyfrowymi, a także z ogółem społeczeństwa. W tej chwili we wszystkich miastach mamy już różnego rodzaju projekty, które
koncentrują się na potrzebach ludzi, ale przede wszystkim trzeba podkreślić trzy najważniejsze elementy tych projektów. Po pierwsze, ludzie i społeczności. To jest ten podstawowy obszar, na którym koncentrują się projekty. Musimy zadbać o to, aby projekty te były skoncentrowane na potrzeby konkretnych ludzi, aby na przykład przełamywały wykluczenie cyfrowe, aby promowały edukację dotyczącą technologii zaawansowanych. To jest pierwszy obszar. Drugi obszar to jest rozwój lokalnej gospodarki, a więc chcemy angażować w te projekty lokalne firmy, podmioty gospodarcze, a także promować nowe rozwiązania w zakresie na przykład gospodarki o obiegu zamkniętym. I kolejny obszar to jest środowisko. O co tu chodzi? Chcemy realizować i wdrażać rozwiązania sprzyjające budowaniu przyjaznych dla środowiska społeczeństw, innowacyjnych rozwiązań związanych na przykład z utylizacją odpadów. A zatem mamy podejście, które jest bardzo kompleksowe, bardzo wszechstronne i zdecydowanie staramy się wspierać wszystkie te nowe projekty, które skoncentrowane są właśnie na tworzeniu takiego ogólnego ekosystemu. Bardzo dziękujemy za tę uwagę na temat podejścia, które w centrum stawia człowieka. Myślę, że wszyscy się pod tym podpisujemy. Jest z nami również pan Mariusz Skiba. I will describe the self-government level from the tak, chciałbym opowiedzieć o tym, jak to wygląda na poziomie samorządowym w Polsce, tak, dzień dobry, ale witam przejdę na język polski. Wszystkich Państwa bardzo serdecznie tutaj w Katowicach. To tak jak mieliśmy tutaj taką, bym powiedział, perspektywę krajową, państwową, ale też można powiedzieć branżową. Ja troszeczkę opowiem to z perspektywy samorządu miasta europejskiego, jak to wygląda. I wydaje się, że kwestia innowacji, kwestia pewnego rozwoju w tym zakresie jest czymś zupełnie naturalnym. Tak jak chęć człowieka polecenia w kosmos, tak poszukiwanie innowacyjnych, nowych rozwiązań, które usprawnią zarządzanie miastem, jest w dzisiejszych czasach dla samorządowców, dla osób, które zarządzają samorządem, również czymś bardzo istotnym i naturalnym. Bierze się to, myślę, z tego względu, że od pewnego czasu samorządy troszeczkę pracują jak przedsiębiorstwa, dosyć mocno identyfikują się, porównują się do innych samorządów, starają się poprzez pryzmat rozwiązywania różnych problemów szukać najlepszych rozwiązań. I takich, które będą w pewien sposób nie tylko zaskakiwały, ale będą optymalne pod względem kosztowym, ale też pod względem zadowolenia mieszkańców. Wpływa na to szereg kwestii, chociażby kwestia jakości życia, którą my akurat tutaj w dokumentach strategicznych miasta Katowice mamy dosyć mocno podkreśloną. Kwestia jakości życia, czyli odpowiedzi na potrzeby naszych mieszkańców, którzy tutaj chcą mieszkać, chcą się uczyć, chcą zakładać rodziny. Pod tym względem staramy się szukać takich rozwiązań innowacyjnych, które pozwolą im tą jakość życia poprawiać. To także kwestia spowodowania, aby miasto było miastem inkluzywnym, żeby nikt nie był wykluczony, żeby jak najwięcej osób uczestniczyło w tym, co miasto oferuje. To jest bardzo bardzo istotne i też taka kwestia, która w ostatnim czasie dosyć mocno spędza nam sen z powiek, to kwestia zmian klimatycznych. Zmian klimatycznych, o których się mówi, że te zmiany klimatyczne zawsze były, ale cywilizacja w pewien sposób za nimi nie nadążyła i właśnie poprzez innowacje staramy się tutaj to tempo zmian, z którymi się mierzymy, nadrabiać. To oczywiście kwestia wymagań prawnych, wymagań społecznych, które za tym idą. Jeżeli chodzi o konkretne przykłady, jeżeli mogę się posłużyć konkretnymi przykładami, jak do tych kwestii w naszym mieście podchodzimy, to bardzo istotna jest chociażby kwestia transportu, mobilności. Mobilności, w którą samorządy polskie od roku, podobnie jak samorządy czeskie od 2004 roku, kiedy staliśmy się członkami chociażby Unii Europejskiej, czy jeszcze wykorzystując chociażby te środki przedakcesyjne, farowskie, dosyć dużo środków było inwestowanych w rozwój dróg, taboru autobusowego, centrów przesiadkowych, chociażby tak jak w Katowicach w ostatnich latach. A okazuje się, że do końca to nie spełnia oczekiwań społecznych, że pomimo tych zmian, inne zmiany, które w ostatnich latach zaszły, chociażby rozlewanie się miast,
spowodowały to, że te narzędzia nie do końca się realizują. I dlatego chociażby są realizowane projekty, które mają spowodować, innowacyjne projekty, które mają spowodować, że poruszanie chociażby się po mieście, po takim mieście jak miasto Katowice będzie bardziej intuicyjne, będzie bardziej komfortowe dla mieszkańców. Ja tylko przypomnę, że w Katowicach mamy dwie drogi, dwie z pięciu dróg z pierwszej piątki w kraju, na których jest największa ilość samochodów, które się po nich porusza. Z tego względu to jest takie swoiste wyzwanie, z którym się musimy mierzyć, dlatego taki projekt inteligentnego zarządzania ruchem, który chcemy w najbliższym czasie zrealizować na 60 paru kluczowych skrzyżowaniach w naszym mieście, aby to poruszanie się po mieście było bardziej komfortowe. Jeżeli chodzi o kwestie zmian klimatu, to zagadnienie jest, tak jak mówiłem na początku, bardzo istotne. Też tutaj dosyć dużo środków zostało zaangażowanych chociażby w rozwój infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, ale my jako włodarze miasta potrzebujemy takiej precyzyjnej informacji, jak ta infrastruktura się spełnia. Też w ostatnich latach wiadomo, że te zmiany klimatu postępują. Intensywne opady, susze, to wszystko, nagłe zmiany pogody, to wszystko powoduje, że mierzymy się z sytuacjami nadzwyczajnymi. Dlatego chociażby jedna z katowickich spółek zrealizowała projekt opomiarowania tej infrastruktury, dzięki czemu w ciągu 3,5 minuty prezydent miasta ma wiedzę w przypadku nagłego załamania pogody, w przypadku deszczu, jak sytuacja na poszczególnych odcinkach tej sieci kanalizacyjnej wygląda. To myślę, to jest ważne, nie trzeba marnować wielu godzin czasu na to, aby pewne problemy zidentyfikować. To także kwestia w kontekście jakości życia. Mówimy tutaj w tym temacie tego panelu, jest kwestia inkluzywności, włączenia społecznego, dostępności do terenów zielonych. Na to staramy się patrzeć zarówno poprzez kwestie decydowania o tych miejscach, to chociażby budżet obywatelski, który w mieście Katowice jest realizowany, czy programy takie jak taka pozostałość po szczycie klimatycznym, który mieliśmy w Katowicach w roku 2018, taki projekt Wkop Drzewo, gdzie to mieszkańcy decydują za pośrednictwem specjalnej aplikacji komputerowej, informatycznej, gdzie te drzewa na terenie naszego miasta mają być posadzone. Czy też w budżecie obywatelskim też decydują, podejmują decyzje, w których częściach miasta mają być tereny zielone, gdzie mają być zrewitalizowane jakieś skwery. Tego typu elementy, myślę, jeżeli chodzi o takie włączenie się społeczne i dostęp do terenów zielonych, są bardzo ważne. To także, jeżeli chodzi o politykę społeczną, chociażby wiemy, że mierzymy się ostatnio z dosyć dużą inflacją. Cena dostępu do dóbr staje się w pewien sposób dosyć mocno ograniczona. Musimy tutaj odpowiadać na te nagłe zmiany, które są naszym udziałem. I między innymi tutaj w Katowicach prowadzone zostało takie innowacyjne działanie w obszarze polityki społecznej, sklep społeczny. Pierwszy tego typu sklep w naszym kraju, dzięki temu rozwiązaniu mieszkańcy naszego miasta mają dostęp do tańszych produktów i też jakby kolejne wyzwanie, żeby na terenie naszego miasta takich placówek było coraz więcej, żeby one były odpowiednio umiejscowione. To poza tym pierwszym sklepem staramy się w innej części miasta otworzyć drugi tego typu punkt, aby mieszkańcy nie byli zobligowani do pokonywania całego miasta, żeby mieć dostęp do tego typu usługi. Druga kwestia chociażby nośników energii, które też w ostatnim czasie widzimy, że dosyć mocno ceny tych nośników nosną. Musimy spowodować, żeby te ceny, żeby efektywność wykorzystania energii była lepsza, zarówno poprzez, nie tylko poprzez działania takie, bym powiedział, twarde, poprzez termomodernizację, ale też poprzez system informatyczny, który nam tą informację, jak ta efektywność na dzień dzisiejszy wygląda, żeby tą informację tutaj władze miasta miały. I w ostatnim czasie też został taki system w Katowicach uruchomiony, dzięki któremu wiemy,
jak każdy z 80 paru budynków, które są dzisiaj do niego podłączone, jak jeżeli chodzi o nośniki takie jak woda, energia elektryczna, jak ta efektywność wygląda. Tego typu działania są potrzebne, tego typu działania budują pewien potencjał miasta. Samorządy w Polsce mierzą się tutaj z takim wyzwaniem, jeżeli chodzi o wykorzystywanie środków bieżących. Tych środków nie ma za dużo, dosłownie trzeba każdy pieniądz, każdą monetę oglądać z każdej strony i tego typu rozwiązania są potrzebne, żeby tego typu kwestie ekonomiczne, dostępności społecznej równoważyć. Bardzo dziękujemy za te uwagi. Myślę, że wszyscy mamy na celu zwiększenie czy poprawę jakości życia naszych obywateli. I mam teraz takie pytanie, jakie innowacje można wprowadzać, aby poprawiać jakość życia mieszkańców? W jaki sposób różne narzędzia cyfrowe mogą usprawnić ten proces? I wracam tutaj do pana wiceprezydenta, do pana Mariusza Skiby. I'm fine, thank you. Parę przykładów już tutaj podałem, no na pewno kwestia tej idei Smart City jest bardzo istotna i tutaj jak mówił mój przedmówca, kwestia wielu stron, które z tego narzędzia czy z tej idei w pewien sposób korzystają, to zarówno władze miasta, dla których jest ważna, szybka, sprawna informacja, która powie im, jak toczą się pewne sprawy w mieście, jak wygląda realizacja różnych usług, które w mieście są realizowane i tutaj na pewno takie narzędzia informatyczne, biorąc pod uwagę chociażby to, że wiele samorządów dysponuje różnymi systemami informatycznymi skrojonymi na różne potrzeby, czy to podatkowe, czy to budżetowe. Ważna jest pewna tutaj integracja tych różnych systemów i na przykład taki system jak ERP, który niektóre z samorządów starają się wprowadzać. Tego typu rozwiązanie na pewno jest konieczne. To jeżeli chodzi o władze miasta. Oczywiście przede wszystkim to, co dzieje się w mieście, jest istotne z punktu widzenia czy władzy dla mieszkańców. I tutaj na pewno takie rozwiązania, które spowodują, że ta jakość w mieście będzie lepsza, że to, co będzie realizowane, przyniesie spodziewany efekt. Zwłaszcza w ostatnim czasie kwestia pandemii sprawiła, że staraliśmy się bardziej myśleć o takich rozwiązaniach, które rysują pewnego różnego rodzaju scenariusze na przyszłość, jak sytuacja się będzie rozwijała, jak chociażby projektowanie miasta powinno wyglądać, żeby to, co sobie wymyślimy, ten cel, który chcemy zrealizować, żeby on rzeczywiście został spełniony. I tutaj chociażby takie narzędzia, które prognozują przyszłość w kwestii transportu, chociażby już są takie narzędzia, jak chociażby system Wizum, dzięki któremu wiemy, jak projektować drogi, jak projektować komunikację publiczną w mieście tak, żeby ona spełniła swoją rolę. To także chociażby kwestia w przypadku, jak już jestem przy transportu publicznego i informacji zwrotnej o napełnieniu chociażby taboru autobusowego, tramwajowego. Tutaj akurat na Śląsku taki system mamy, on nazywa się Śląską Kartą Usług Publicznych i tego typu system, jeżeli on jest wykorzystywany poprawnie, pozwala zidentyfikować napełnienie poszczególnych linii autobusowych, wykorzystanie poszczególnych pojazdów. To w przypadku transportu publicznego, projektowania, powodowania tego, żeby on był dostępny dla jak największej rzeszy mieszkańców i w efektywny sposób wykorzystywany, tego typu informacje są na pewno bardzo potrzebne. Co jest też z punktu widzenia miasta ważne, to na pewno
szybka informacja dla mieszkańców, szybka, sprawna informacja, żeby mieszkańcy wiedzieli, co się dzieje, jak po mieście się poruszać. Tu system szybkiego informowania, chociażby za pośrednictwem SMS-ów, tego typu rozwiązanie w Katowicach istnieje i funkcjonuje bardzo dobrze. To także w temacie gospodarki odpadami. Wiemy, że kwestia bardzo istotna. Produkujemy coraz więcej odpadów jako obywatele, jako mieszkańcy miast. I tutaj oczywiście kwestia pewnej polityki, którą poszczególne kraje Unii Europejskiej na siebie przyjęły, chociażby w zakresie segregacji tych odpadów. Miejskie przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej tutaj na pewno w zakresie tej segregacji odpowiednie inwestycje, które pozwolą tą segregację wzmocnić i powodować, że mniej odpadów będzie lądowało na wysypiskach i też w ten sposób będzie mniejsze oddziaływanie na środowisko naturalne. To też kwestia jak największej partycypacji społecznej w tym, co w mieście się dzieje. My to chociażby zidentyfikowaliśmy na przykładzie budżetu obywatelskiego, który funkcjonuje w Katowicach od paru lat i na początku, gdy to chociażby udział był ograniczony do bezpośredniego przyjścia do lokalu i zagłosowania. W tym to właśnie budżecie obywatelskim tutaj w Katowicach wprowadziliśmy głosowanie za pośrednictwem internetu i dzięki temu dosyć mocno zwiększyło się to zaangażowanie społeczne. Wtedy dzięki temu ten projekty, które realizowane są w mieście, można powiedzieć, mają taki swoisty, mocniejszy mandat, mocniejsze przyzwolenie społeczne do tego, żeby być wdrażane. Tego typu narzędzia na pewno są przyszłością samorządów. Tak jak mówiłem w przypadku pierwszej wypowiedzi, kwestia efektywnego gospodarowania środkami finansowymi w pewien sposób obliguje nas, dyscyplinuje nas do tego właśnie, żeby tego typu rozwiązania wprowadzać, aby mniej środków w pewien sposób marnotrawić. Dziękuję bardzo. Thank you so much for that. Earlier you also talk about teacher. Thank bardzo you. Dziękuję. So I hope you can jump in next. Wcześniej na ten temat wypowiadał się również David Jensen. Poprosimy jeszcze o kolejne komentarze. David, do ciebie się zwracałam. Nie wiem, czy usłyszałeś. Proszę o komentarz Davida Jensena. Oczywiście. W ramach UNEP, w ramach programu środowiskowego Narodów Zjednoczonych, pracujemy w tej chwili nad tak zwaną koalicją na rzecz zrównoważonego rozwoju cyfrowego. Ta koalicja znana jest pod nazwą CODES i jest to jeden z elementów planu rozwoju cyfrowego wdrażanego przez sekretarza generalnego. Jest to taka grupa, która obejmuje bardzo wielu interesariuszy. Jest to mniej więcej 800 osób, które pracują nad zwalczaniem wykluczenia cyfrowego. Chcemy przyglądać się istniejącym technologiom cyfrowym i chcemy zwiększać dostęp do tych technologii cyfrowych, ale chcemy również kształtować zachowania cyfrowe. Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby domknąć tę przepaść cyfrową, z którą ciągle się jeszcze borykamy. A więc na pewno musimy być w ścisłym kontakcie z platformami cyfrowymi. I chcemy, żeby osoby odpowiedzialne za tworzenie dużych platform cyfrowych, takich jak Google, Uber, Amazon, żeby wszystkie te platformy z defaultu promowały cele zrównoważonego rozwoju Narodów Zjednoczonych. Chcemy we współpracy z osobami zarządzającymi tymi największymi platformami cyfrowymi promować zrównoważony rozwój, jak również zrównoważone zachowania na skalę globalną. I to są takie najważniejsze kwestie, do których się odnosimy w ramach inicjatywy CODES.
Kolejne duże pytanie, do którego próbujemy się odnieść, to pytanie o to, pod jakim względem różnią się miasta. Mówimy tutaj o takich wyzwaniach jak transport publiczny, zarządzanie odpadami, energooszczędne rozwiązania. I wydaje mi się, że musimy wprowadzać takie skoordynowane, zintegrowane standardy, tak żeby poszczególne miasta mogły być ze sobą skoordynowane w ramach platform cyfrowych. Ale tutaj myślę, że wracamy właśnie do kwestii kluczowej, którą jest współpraca i na pewno szczyt cyfrowy ONZ-u do tego będzie się odnosił. Bardzo dziękuję za udzielenie mi głosu. Ja chciałabym powrócić do kwestii łączności. Myślę, że to jest bardzo ważne dla przedstawicieli miast, aby mieć dostęp do informacji na temat tego, w jaki sposób mieszkańcy korzystają z internetu. W tej chwili ponad 50% mieszkańców łączy się z internetem, wykorzystując sieć Wi-Fi. I w zasadzie my to bierzemy za pewnik, zakładamy, że mamy dostęp do sieci Wi-Fi. W trakcie pandemii COVID-19 zorientowaliśmy się, że wiele osób musi pracować z domu, że ten ruch w internecie jest coraz to bardziej natężony i w tym kontekście, i zresztą słyszeliśmy już na ten temat ze strony przedstawicieli Polski i Czech, a mianowicie była już mowa o tym, że musimy zwiększać globalną łączność i musimy umożliwić dostęp do szybkiego internetu. To ma być prędkość rzędu 1 gigabajta na sekundę. Wydaje się, że to może być osiągnięte, jeżeli będziemy działać wspólnie na rzecz zwiększenia dostępu do szybkiego internetu szerokopasmowego. Na pewno ważne jest to, żebyśmy sobie zdali sprawę z tego, że transformacja cyfrowa jest w tej chwili w centrum postępu społecznego i wiele takich działań może być skoordynowanych przy udziale różnych gmin i regionów. I musimy się upewnić, że mamy wystarczające środki, żeby można było zainwestować w takie innowacyjne rozwiązania. Jeśli chodzi o rzeczywistość wirtualną czy rzeczywistość rozszerzoną, bardzo wiele mamy dostępnych aplikacji, które mogą wspierać rozwój tak zwanych inteligentnych miast. I na pewno cyfrowe platformy mogą pomagać również w rozwoju miast. I te aplikacje powinny również być po prostu łatwiej dostępne dla użytkowników. I wreszcie, jeśli chodzi o transformację zieloną, uważam, że w tym kontekście również musimy mieć większą wiedzę na temat tego, w jaki sposób ludzie łączą się z internetem. A zatem dobrze byłoby, żeby w zielonych miastach istniała taka kombinacja internetu światłowodowego, żeby światłowód wraz z siecią Wi-Fi był dostępny dla użytkowników i żebyśmy w 2030 roku mogli już porozmawiać na temat zmodernizowanej sieci i na temat lepszego dostępu do cyfrowych technologii. Bardzo serdecznie dziękuję za te komentarze. Myślę, że wszystkie te komentarze są bardzo inspirujące dla naszych słuchaczy. Na pewno warto jest porozmawiać w tej chwili na temat wyzwań, które przed nami stoją, jeśli chodzi o wdrożenie modelu inteligentnego miasta. Tak, wspominałem już po części o tym. Także moi przedmówcy na ten temat mówili. Podkreślę raz jeszcze jednak, że trzeba przyjąć podejście wielostronne, angażować wszystkich istotnych graczy, wszystkich istotnych interesariuszy. Usłyszeliśmy wiele o projektach realizowanych w Katowicach i w innych miastach.
Ale trzeba podkreślić, że jest to, to wszystko jest ważne, aby te projekty realizować na poziomie gminy miejskiej, ale także na poziomie całego kraju. A te poszczególne elementy muszą ze sobą współpracować, więc wymagana jest współpraca między poziomem regionalnym a poziomem ogólnokrajowym. Dlatego w Czechach stworzyliśmy naszą strategię na rzecz 5G. To jest taki, można powiedzieć, sojusz na rzecz 5G, który właśnie opiera się na współpracy pomiędzy różnymi podmiotami i który ma sprzyjać wdrażaniu technologii, która pozwoli łączyć ze sobą wszystkich tych interesariuszy. Ale nie chodzi tylko o rozwój samej technologii 5G, chodzi o to, aby ta technologia 5G była dostępna do wszystkich, dla wszystkich we wszystkich miejscach. Mamy tutaj kilka różnych priorytetów, jeżeli chodzi o rozwijanie także takiego bardziej ekosystemowego podejścia na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim jednym z takich ważnych obszarów jest tworzenie i kształtowanie inteligentnego przemysłu poprzez na przykład wykorzystanie sztucznej inteligencji, technologii 5G, tak aby wdrażać bardziej przyjazne dla środowiska rozwiązania. Rozwiązania, które także wpisują się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, drugi obszar priorytetowa to, to właśnie ten sojusz na rzecz 5G. I tutaj zależy nam na tym, aby nasze miasta stawały się coraz bardziej inteligentne i tutaj współpracujemy z organizacjami badawczymi, ale także z władzami miejskimi, tak aby wdrażać nowe rozwiązania cyfrowe, które pozwolą sprawić, że miasta staną się bardziej inteligentne. Trzeci obszar priorytetowy dla nas to bezpieczeństwo cybernetyczne. Wszyscy mówimy o cyfryzacji, a kiedy mówimy o cyfryzacji, nie możemy zapominać, że to wszystko musi być po prostu bezpieczne. Musimy także zapewnić możliwości edukacyjne. Musimy budować świadomość na temat wszystkich tych istotnych procesów, bo pamiętajmy, że czasami nasi obywatele po prostu nie są gotowi na to, aby te wszystkie technologie wykorzystywać w odpowiednim zakresie, a zatem musimy ich edukować, musimy z nimi rozmawiać, budować ich świadomość. Jest jeszcze piąty priorytet, który dotyczy konkretnie naszego kraju, Czech. Chodzi nam tutaj o zasięg, a także o główne korytarze transportowe w naszych miastach. Odniosę się do tego, co powiedziała pani Marta, ponieważ my także staramy się właśnie także zapewnić odpowiednie dzielenie czy odpowiednie przydzielanie częstotliwości w ramach technologii 5G. I to jest taka dość innowacyjna koncepcja, która myślę może pozwolić nam na bardziej elastyczne podejście. Możemy zapewnić bardziej elastyczne ramy działania zarówno firmom prywatnym, jak i przedstawicielom przemysłu, a także miastom i regionom, a więc nowe rozwiązania dotyczące współdzielenia pasma i przydzielania częstotliwości. Bardzo dziękujemy, Peter. A co z Japonią? Tak, w Japonii także borykamy się z różnego rodzaju wyzwaniami dotyczącymi wykorzystania technologii cyfrowych. Bardzo ważna dla nas jest edukacja, a także ochrona prywatności użytkowników internetu, ponieważ tutaj wiele osób ma pewne obawy, jeżeli chodzi o korzystanie z technologii cyfrowych oraz korzystanie z danych. Ludzie obawiają się o to, w jaki sposób będą wykorzystywane dane, do czego posłużą, czy są odpowiednio zabezpieczone, jak są przechowywane, jak są przetwarzane. Żyjemy w dobie technologii internetowych, a zatem to bardzo ważne, aby zapewnić rzetelność i odpowiednią ochronę danych w internecie, aby zapewnić odpowiedni rozwój tego sektora. A zatem ludzie muszą po prostu ufać tym technologiom, aby tego rodzaju rozwiązania mogły się rozwijać. Musimy zatem zadbać o to, aby promować to zaufanie. Jest to niezwykle ważne, aby dane mogły być wykorzystywane w dostatecznym stopniu. I właśnie dlatego także rząd naszego kraju współpracuje
współpracuje z różnymi podmiotami, opracował nawet taką kompleksową strategię dotyczącą wykorzystywania danych w internecie. Dla nas zaufanie jest niezwykle ważne, podobnie jak kwestie bezpieczeństwa i ochrony prywatności, a zatem staramy się współpracować na rzecz bardziej rzetelnego i bezpieczniejszego wykorzystywania dostępnych w internecie danych. Staramy się także zapewnić odpowiednie bezpieczne mechanizmy udostępniania danych. Staramy się osiągnąć efekt synergii pomiędzy różnymi dostępnymi rozwiązaniami. Współpracujemy z miastami tak, aby w ten sposób kształtować społeczeństwo inkluzywne i otwarte na nowe technologie, tak aby każdy mógł korzystać z tych możliwości, które daje przetwarzanie oraz bezpieczne wykorzystywanie dostępnych w internecie danych. Dziękuję bardzo za tę uwagę. Prowadzi nas to oczywiście jeszcze do kolejnych pytań, ale nie mamy już czasu, a zatem na zakończenie proszę moich panelistów o to, aby wygłosili takie krótkie podsumowanie. Zaczniemy od pani Marty. Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o takie podsumowanie ze strony DSA, to muszę powiedzieć, że my współpracujemy z różnymi podmiotami, naszymi sojusznikami z różnych sektorów, z różnych branż, także z reprezentantami czy przedstawicielami startupów, MŚP i będziemy dalej pracować właśnie w tym duchu, aby krzewić lepszy dostęp do Wi-Fi, lepszą łączność. Będziemy starać się kształtować i rozszerzać ten ekosystem, aby zaangażować w niego dodatkowych interesariuszy. Chcemy otworzyć się na współpracę z nowymi podmiotami, z nowymi przedsiębiorstwami, tak aby oni także mieli dostęp do tej przestrzeni łączności i pomogli nam rozwiązać związane z tym wyzwania. Bardzo dziękuję za oddanie mi głosu. Dziękuję bardzo. Kolejny panelista. Tak, pragnę podkreślić także kwestię tej wielostronnej współpracy. Jest on niezwykle istotny. W CODES staramy się opracować taki plan działania dotyczący głównych priorytetów w zakresie zrównoważonego rozwoju technologii cyfrowych. Zamierzamy już w marcu 2022 roku opublikować pierwszy dokument w tym zakresie i właśnie będzie on dotyczył tej wielostronnej współpracy. Będziemy identyfikować obszary priorytetowe i będziemy się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób osiągnąć postęp w tym zakresie. A więc wszyscy podkreślają to wielostronne podejście. Czy jeszcze ktoś chciałby się odnieść do tego? Tak, ja podkreślam także, że jest to bardzo istotne podejście, ale chciałbym jeszcze odnieść się do jednej rzeczy. Musimy zadbać o to, aby nasi obywatele nie bali się nowych technologii. Na przykład spójrzmy na technologię 5G, spójrzmy na sztuczną inteligencję. To są wszystko technologie, które mogą budzić pewne obawy, a więc musimy zadbać o ich bezpieczeństwo. Nie możemy sobie pozwolić na to, aby były one kojarzone z jakimś ryzykiem, na przykład dla zdrowia, czy z ryzykiem cybernetycznym. A zatem musimy budować świadomość na temat tego, czym są te technologie, czym nie są te technologie, aby ludzie się ich po prostu nie obawiali. Musimy przedstawiać projekty pilotażowe, przykłady konkretnych zastosowań, aby pokazać ludziom, w jaki sposób na przykład technologia 5G może pomagać ratować ludzkie życie, w jaki sposób technologia 5G może przekładać się na przyjazne dla środowiska rozwiązania. Musimy po prostu szeroko komunikować się na ten temat. I to jest to moje podstawowe przesłanie. Komunikacja musi być po prostu lepsza, jeżeli chodzi o nowe technologie. Dziękuję bardzo, Peter. Yuji mówił także o cyberbezpieczeństwie. Czy jeszcze chciałby odnieść się do tego zagadnienia? Dziękuję bardzo. Tak, rzeczywiście, jeżeli chodzi o to, co tutaj usłyszałem, to mamy pewne punkty wspólne, ale też pewne rozwiązania, różnice, jeżeli chodzi o polityki dotyczące zarządzania miastami. I oczywiście my cały czas się uczymy, staramy się te wyciągane wnioski wdrażać i my także w 2023 roku będziemy gospodarzami kolejnego szczytu cyfrowego i będziemy
będziemy cały czas brać pod uwagę te kwestie lepszej łączności, uczyć się od innych. Dziękuję bardzo. Panie Mariuszu, Przygotowując się do tego spotkania, mieliśmy taki scenariusz rozpisany, który pokazuje, że 2/3 mieszkańców świata do roku 2050 będzie mieszkało w miastach. To pokazuje, że presja na miasta coraz będzie większa. Jest takie pojęcie miejskiej dżungli. Miejskiej dżungli, czyli wydawać się to pojęcie, to określenie odnosi się do obszaru, w którym można się zagubić. Ważne, żeby miejska dżungla, ewentualnie jeżeli ma się nam czymś skojarzyć, to z czymś przyjemnym, z tą zielenią ewentualnie, ale nie z takim zagubieniem. Miasta powinny być otwarte, przyjazne dla wszystkich mieszkańców i myślę, że kwestia smart city, kwestia nowych technologii, innowacji, które już są w miastach wprowadzane, będzie miała swoją kontynuację i ta kontynuacja na pewno musi być. Też jesteśmy na takim etapie, my tutaj, jeżeli chodzi o miasta europejskie, że przygotowujemy się do kolejnej perspektywy finansowej z Unii Europejskiej. I na pewno pewnym wyzwaniem jest, aby te pieniądze właśnie wydać w sposób mądry, wydać na takie innowacje, które przez długie lata później będą przynosiły efekt. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo wszystkim za udział w tej dyskusji, tej interesującej debacie. Wiemy, że nasze miasta muszą być inkluzywne, muszą być przyjazne dla środowiska, a także dla mieszkańców. Raz jeszcze dziękuję wszystkim, którzy umożliwili nam dzisiejsze spotkanie. Oczywiście nie rozstajemy się. Mam nadzieję, że także w przyszłym roku spotkamy się, aby porozmawiać o tym, co dzieje się, jeżeli chodzi o ten istotny aspekt. Bardzo dziękuję raz jeszcze za udział w tym panelu. Dziękuję.